W nocy. Ja proponuję, żebyśmy po prostu poszli sobie. To są niemożliwe rzeczy. 6 godzin czekam tu stojąc. Tu chodzi o zupełne odwartościowanie wszelkiej oceny faktów! Wytrzymam! Wytrzymam! Ja wytrzymam! Proszę! Mi nie zawracać głowy oceną faktów. Nie mamy na to żadnych kryteriów. W państwie sześciowymiarowego kontinuum wszelkie kryteria są w istocie rzeczą zbyt banalną. Tam jest on, nasz władca, jedyny pan wszystkich żywiołów i bezkresnych pól ogólnej grawitacji. Wariatka, ona myśli, że nikt z nas nie zna teorii Einsteina. Teraz już w szkole średniej uczą bezwzględnego rachunku różniczkowego. Niech żyje Gauss. Niech żyją ogólne współrzędne. Wszyscy już wiemy, co to są tensory. Chciałabym się zaczekać na śmierć. Myślę, że lecę z niesłychaną prędkością w otchłań absolutnej pewności. Każda sekunda jest nieskończonością. Ja mam dosyć! Chodźmy wszyscy do jego gabinetu i powiedzmy mu, że nie wytrzymamy! Tak, tak, tak! Idźmy! Nie idźcie tam! Słyszycie? Gniewa się on! Nasz władca! Nasz okrutny Bożek! A to po prostu jest świństwo, ja nie mogę! Ile czasu właściwie książę czeka? 5 godzin. To jest nie do zniesienia. I on myśli, że on czeka. Czy książę wie, ile czasu ja czekam? 3 miesiące. 3 miesiące. Po 6 godzin dziennie. Chodzi mi właśnie o wystawienie moich dramatów. Tak, tak, my także. Ja czekam 45 dni. A ja 2 tygodnie. A ja się zaczekam. Wnętrzności mi puchną od tego czekania. Wszystko się we mnie wypnie i czeka, i czeka. Bez końca czeka. W piekle. Nie ma żadnych mąk, tam tylko czekają. Piekło jest jedną wielką poczekalnią. Idziemy. Ja już nie mogę. Walić! We drzwi! Idziemy! Tak, tak, idziemy. Idziemy. Panie kapitanie, tu jedna pani zwariowała od tego czekania. Tak nie można. Milczę. Patrzcie tam! Tam jest symbol jego władzy! Czysta forma jego potęgi! Czekająca, aby się rozprężyć po rozkosznych ruchach jego straszliwego ciała. Cholera! Świetne! Kalaria! To jest to morowa zaraza! Nasz jedyny, och Bożek wiecznego oczekiwaniu, wyjdź, o przyjdź, no niech się spełni ofiara męki, przyjdź. Wyrzucisz mi tę padlinę.
Dobra. Wal pierwszy. Może po waszej jedyności. A prywu, proszę. Wzięli ją do żółtego domu. Co za okropność! Przeczekałaś! Czy może być coś okropniejszego? Prędzej czy później wszystkich nas to czeka. Przeczekamy się na wylot! A czasem, jeśli się trafi na dobrą chwilę, to wszystko można z nim zrobić. Trzeba się tylko wziąć ostro, poufale i brutalnie. Dziwna jest psychologia tego durnia. To ja muszę spróbować. Ale strzeżcie się, Mikołaju. Jak nie pójdzie od razu, to śmierć. Czy wszyscy papiery mają w porządku? Tak jest. Tak. Cicho! Boję się bardzo o stan serca jego jedności. Proszę nie wyprowadzać go z równowagi, inaczej będę musiał przerwać audiencję. Bój się pan Boga, panie doktorze, czekam już 3,5 godziny. No, czuję zupełnie. Kpisz pani czy co? Tu są ludzie, którzy czekają miesiącami po kilka godzin dziennie, a ona wyjeżdża z 7 godziną, wielka dama. O! Ten niebywały erotyzm jego jedyności przeraża mnie wprost. Cio, nadludzkie siły ma ten człowiek. Jestem doktor i nic z tego nie rozumiem. To są jakieś tajemne źródła psychicznej energii. W głowę zachodzę nawet dalej jeszcze. Co być może? Narkotyki! Skąd? Jego jedyność jest najbardziej wzorowym ze wszystkich znanych abstynentów. Śpi godzinę, półtorej. A pracuje jak 60-parowych hipopotamów. Ty trzetnie, Cino! Ty wągrowaty gnidoszu! Ty śmiesz przychodzić do mnie? Ty z pomiętym papierem jeszcze śmiesz podpisywać się, książę? Ty krzywulcu! Ty wieloszparkowy syzygambie! Słuchaj! Mówiłem, że wobec mnie są wszyscy równi! Ty stara ropucho, ty zdegenerowany miejski chamie, ty lafni rywdo i ty, wielki zdechlaku, jesteście nic, absolutnie nic. Dla was oddaje się rzeczy najtrudniejszej, to jest zupełnej samotności. Nie mam równych sobie. Jestem geniusz życia tak wielki, że Napoleon, Cezar, Aleksander i tym podobne fidrygasy, to jest nic wobec mnie. Rozumiecie, suszone klapzdry? Ja mam mózg jak beczka. Mógłbym być czym bym tylko zechciał, czym by mi się tylko zamarzyło. Rozumiecie? Zdaje mi się, że zaczynam to troszeczkę do pewnego stopnia... Nie, ja ci dam pewny stopień. Ja nie chciałbyś do pewnego stopnia umrzeć, ty wrzawy, wrzawy skorpionie. No nic, ja, wasza jedności. Więc milcz i słuchaj. Widzę, że jesteś dość inteligentny. Poświęcam się dla was. Nikt z was nie może tego pojąć. I wcale tego od was nie żąda. Wiem, że mówicie o mnie rzeczy potworne. Nie chcę o tym wiedzieć. Nie mam donosicieli i mieć nie będę, tak samo jak nie mam ministrów. Jestem sam. Jak Bóg. Sam wszystkim rządzę i za wszystko odpowiadam. I to tylko przed samym sobą. Mogę się skazać na śmierć, jak mi przyjdzie ochota. Bo jeśli uznam definitywnie, że się mylę. Nie mam ministrów. W tym jest moja wielkość. Jestem jeden. Samotny. Jak para w maszynie, jak elektryczna energia w baterii. Rozumiesz, he? No, tak, no teraz rozumiem zupełnie. Pierwszy raz... No to ciesz się, żeś zrozumiał, stul pysk. Wiodę was do szczęśliwości takiej, o jakiej nawet nie potrafilibyście marzyć teraz. Ja jeden wiem.
Każdy będzie w swoim pudełku z watą. Jak bezcenny klejnot. Samotny. Jeden. Jedyny. W nadludzkim dostojeństwie swojej najgłębszej istoty. Tak jak ja teraz jestem. Tylko, że ja cierpię jak wszyscy diabli, bo się poświęcam dla was. I znoszę nawet to, że uważacie mnie za dzikiego chama, takiego jak wy wszyscy, razem z tobą, mości książę. Jestem czysty, jak dzieweczka samotna, gdy myśli o białych kwiatach metafizycznej miłości do jedynego bóstwa. Jestem sam, jak dziwny metafizyczny kwiat wyrosły w ciemnym ośrodku wszechbytu. Jestem samotny, jak perła we wnętrzu zapomnianej w głębiach ostrygi. Śmiej się, idioto. Wiem, że nie umiem mówić twoim parszywym literackim językiem. Śmiej się, nie mam ci tego za złe. Każdy może mi powiedzieć w oczy wszystko, ale nikt się na to nie odważy, poza tę śmierć, moi drodzy państwo, trudno. Ale donosicieli nie mam i w tym jest część mojej wielkości. I mówię wam, nowych ludzi można stworzyć tylko niszcząc, a nie kładąc im do głowy piękne myśli, jak to robi pan Fletryca. Niech się sobie bawi. A ja będę niszczył w imię najpiękniejszych skarbów, w imię tych cudownych kwiatków, które zakwitną w duszach waszych dzieci, kiedy się ockną na pustyni ducha i wyć będą o jedną kroplę tego czegoś, tego niezmiennego, wielkiego, a tak małego, że znaleźć to można w każdym robaczku, w każdej trawce, w każdym kryształku ukrytym w skale i w pluskwie, która cię gryzie w nocy. O, wasza psychiczna nieeuklidesowości? Co? Pytam cię, czy także w pluskwie, stary kabotynie? Rozstrzelać natychmiast tego błazna. Rozkaz. Brać! Jednego literata mniej. Zaraz lżej się robi w powietrzu. Sam nie lubię pisać, nie znoszę grafomanów, sobacze plemię, psia krew, więc... Dobrze, wasza jedyność, ale sami mówicie, że teraz nic, tylko męka. Wierzę, że nasze wnuki, ale my... No co my będziemy mieć z tego? Prawdopodobnie nic. I wcale nie jest to tak tragiczne, jak się wydaje. Musimy wyjść poza osobowość, inaczej nie stworzymy nic. Chcę całej ludzkości przywrócić to, co utraciła i za tę cenę dąży do tego, aby stać się. Jeżeli już się nie stała czymś takim jak ul, mrowisko, stado szarańczy, gniazdo os czy coś podobnego. No tak, ale my starzy też chcielibyśmy odpocząć. Wyście, wasza jedyność, żyli kiedyś, używaliście, a my nic. Zawsze to samo, tylko coraz gorzej.
Myślicie, że o was, tu chodzi o was jako takich, ależ nic podobnego, kto wam to powiedział? Tu nawet o mnie nie chodzi, o mnie samego, ja cierpię z was wszystkich najbardziej. Cieszcie się, że cierpicie z takim człowiekiem jak ja. Nie zmuszajcie mnie do pustych deklamacji, a nade wszystko do myślenia. Przecież gdybym chciał, to bym dziś w nocy przemyślał wszystko, jutro bym wstał zupełnie innym człowiekiem i nic, zupełnie nic nie mógłbym zrobić. Wy narzekacie, że musicie czasem poczekać z prośbą ze dwa miesiące. Żydzi też czekali na Mesjasza i dlatego wydali teraz Kantora, Husserla, Bergsona. Jakże nienawidzę tego Blagiera, Marksa i Einsteina. Nie myślcie, że jestem filosemitą, ale to jest fakt. Żydzi czekali i przeczekali się, a jak przyszedł Mesjasz, to go zabili. Babo. Nie wyprowadzaj mnie z cierpliwości. Nie ty. To twoja wnuczka będzie szczęśliwa. Ale ja. Co mnie z tego? Ja. Żebym ja tak myślał, to byście byli teraz kupą baranów. A tak przynajmniej czekacie na coś. Pewnie myślicie, że za dużo gadam. Przez ten czas mógłbym wszystko załatwić, nie? Dobra. No. Dawaj papier, który z brzegu. Wasza jedyność. 175. Ani minuty dłużej. Koniec. 175. Mm. Te, Jubal. Zaraz tu do mnie. Ja mam interes. Czytasz czy nie, cholera, bo ci gnaty połamie. Widzisz, babo, ja mam taki fluj. Będziesz ty odpowiadał? Te! Gmatwek jeden! Młyn musi iść. Ja nie mam czasu na twoje fanaberie. Że co? Że młyn musi dziś iść. No, podpisz, cholero. I wypijmy na zgodę. To ciekawa historia. Podpisz, siaparo i pij! A cóż ci z tego przyjdzie? Nic, to że młyn pójdzie, jak podpiszesz. Nie żartuj, ty skurczy flaku, bo nie zimniesz, jak cię zajadę! Jestem zdania wprost przeciwnego, ale podpisać mogę. A wina z wami pić nie będę, Mikołaju. Idź się prędzej do młyna. Wasza jedyność. Ani jednej prośby więcej. Po śmierci. Tylko jeszcze tę panią pozwalam załatwić waszej jedyności. Córka jej chce być damą dworu. Nowego typu. Proszę podejść bliżej. Reszta może opuścić zamek. Bon. Nie poznajesz mnie, wuju Macieju? Nie. Nie pamiętasz, jakbyś był prezesem syndykalistów? Jestem Dzinia, córka barona Wesanej, który uratował ci życie i zginął. Byłam za to przez 2 lata twoją wychowanicą.
Przecież ty jesteś Maciej de Korbowa! Może nim byłem i może to wszystko prawda, ale nie ma to znaczenia. Przekreśliłem moją przeszłość zupełnie. Proszę dalej! Tak, pani. Jego jedność nie znosi w tym stanie zdrowia żadnych wspomnień. A więc dobrze. Córka moja uparła się gwałtem, aby zostać damą dworu waszej jedności. Świntusia, przywitaj się z dziadzią. Chodź, dzieciątko. Bardzo mnie cieszy, że jesteś taka rozsądna. Dziadziu, ale ja nie chcę czekać jak ci wszyscy. I mama nawet. Ja chcę wszystko od razu. I będziesz miała od razu, moje dziecko. Śliczny aniołek. Zrobię dla niej, co będę mógł. Damy dworu wychowuje na idealne typy mechanicznych matek. Masz tu cukierka, moje dziecko. Jakie mądre oczki masz, mój ptaszku. Właśnie rano zrobiliśmy ostateczny plan wychowania dziewczynek. Cudowna rzecz. Ale wszystkie mamy wąt na cztery wiatry! A może ja bym także, wasza jedyność? Może znajdzie się jakie miejsce? Może jeden? Jeden jedyny wyjątek, wasza jedyność? Nie, pani. Nie znoszę zwykłych kobiet w moim najbliższym otoczeniu, a w ogóle dążę do tego, żeby je zmechanizować zupełnie. Rozdzielam kobiety na tak zwane kobiety prawdziwe, te mechanizuję bez miłosierdzia. I kobietony, które przetwarzam w mężczyzn przy pomocy szczepienia odpowiednich gruczołów. Co, panie Rybman? Tak jest, wasza jedyność. Niebywałe otrzymaliśmy rezultaty. Ależ wasza jedyność! Ja bym chciała być sobą, tylko sobą. Tylko żeby mi choć trochę było lepiej. Nie, pani. Nie nadaje się do mechanizacji. Za mądre masz oczki. Błagam. Waszą jedyność to moja przyjaciółka. Co? Co? I pani tutaj, pani, która od roku zamęczasz mnie swoją nieszczęśliwą miłością do mnie? O, tak, tak, wstydź się, pani, nie nadajesz się do mechanizacji. Dobrze, że sobie to przypomniałem. Oto mądra baba, świetnego mielibyśmy z niej urzędnika do głównej komisji sekt pochodnych, co panie Rybman? Tak jest, wasza jedyność. To nie jest to okaz mechanicznej matki. Tak więc obie te panie Rybman, odeślesz pan do komisji rewizyjnej. A propos, wszystkie stare baby w czwartym dystrykcie mają być rozstrzelane do jutra, do 9 rano. Bum! Giubalu Wahazar. Strzeż się przekleństwa gatunku, to się mści. Stworzysz społeczeństwo, w którym samice będą pożerały swoich mężów, tak jak to czynią pewne owady. Staniecie się trutniami, których będziemy wyżynać, kiedy staną się zbyteczni. Jak ona ślicznie mówi, co panie Rybman? Cudownego zrobimy z niej urzędnika. A moja świntusia, czymże będzie? Co chcesz z niej uczynić? To określi komisja nadnaturalnego doboru po 2 tygodniach wychowania przedwstępnego. Transponuję moje własne męczarnie na wartości wszechświatowe. Jestem pierwszym męczennikiem mego 6-wymiarowego kontinuum. Nikt nie ma prawa męczyć się mniej niż ja! A w dodatku jestem zupełnie samotny. Dziadziu, nie kłam. Ktoś chodzi za tobą i szepce ci do ucha jakieś niezrozumiałe rzeczy. Bajki. Nasłuchałeś się miejskich plotek, moja dziecinko. Wasza jedyność, proszę jej wierzyć. Ona jest jasnowidząca. Koło niej kręci się ciągle wir. Jakichś astralnych ciał, nieznanych istot. Bzdury. Proszę mi nie zawracać głowy. Dziadziu, to nie są bzdury. Ja czuję, że ten ktoś jest blisko. Już 4 dochodzi. Muszę iść. Nie uciekniesz mi. Stój
tam gdzie stoisz i patrz mi w oczy. Ja widzę dno, a na dnie pełzają okropne czerwone robaki z czarnymi głowami. Widzę to, co jest za tobą. Po co się męczysz, dziadziu? Przestań się męczyć! Mój fluid nie działa. Panie Rybman, słabo mi. Wasza jedyność, ta chwila jest jedyna. Jeszcze czas jest zawrócić. Wysłuchaj nas i mojej świntusi. Wasza jedyność, spać, spać natychmiast. Pulsu nie ma wcale. To jest tak zwana wewnętrzna narkoza. On się truje wydzielinami jakiegoś niezbadanego dotąd gruczołu. Mówiłem zawsze, że przyszłość całej medycyny jest w gruczołach. Dziadziu, jesteś teraz tam, gdzie ja. Widzisz to samo. Pomyśl jeszcze chwilę, a zrozumiesz wszystko. Świntusia, nie mów tak. Jakiś straszliwy świat, łagodny i cichej piękności otwiera się przede mną. Panie Rybman, wody. To nic. Gruczoły. To nie są gruczoły. On chodzi koło ciebie i kusi cię. To nie jest diabeł, to jesteś ty sam. Sam kręcisz się wokół siebie jak wąż. Widzisz? Teraz łąkę zieloną i budkę. W budce mieszka piesek z czerwoną wstążeczką. To samo widzę co wieczór i zasypiam. Jubalu Wahazar, wysłuchaj podszeptów twego prawdziwego ja. W imię najwyższej myśli, którą kochasz, nie czyń z nas automatów. Czekajcie. Ta chwila jest jedyna. Wasza jedyność. Spać, spać. Dobry panom katom, ja należę do bloku męskiego. Jutro te dwie flądry do komisji nadnaturalnego doboru. Wystrzelać wszystkie baby w dystrykcie czwartym. Zlikwidować wszystkie pozwolenia wyjątkowych małżeństw. Zwołać na dziś wszystkich pedagogów trzeciej klasy na nadzwyczajne posiedzenie. Dziękuję ci, mój morbidetto. Miałem chwilę słabości. A ty, moje dziecko, pójdziesz ze mną do naszego pałacowego internatu. Nie bój się, mamo. Ja się nie boję tych ryków. Mnie się nic nie stanie. Panie pozwolą. Chodź, Dziniu. Mój przyjemniaczek załatwi kiedyś tę sprawę. Boże, co z nami będzie? Co z nami wyrabiali na tej komisji? To nawet opowiedzieć się nie da. I teraz będziemy czekać aż do obłędu. Nic nie wiemy. Co jest w tych przeklętych kopertach? Tam jest wyrok na całe życie. Żeby choć powiedzieli bestie od razu. Nie niepokójcie się, moje panie. Wszystko to przeszłam i jest mi doskonale. O,
Ale z pani nie zrobili jakiegoś kobietona? A z nami? Diabeł jeden wie, co będzie. Jak pomyśli, zimno mi się robi. Powinna pani być dumna. Ja byłam na to za głupia. Jestem teraz zwykła, mechaniczna matka i nic więcej. Mamo, mamo, patrz, jaki dziadzia Bahazar jest śliczny. Wiem wszystko, co myśli. Mamo, wstydź się płakać. Popatrz, jak dziadzia Bahazar się ze mną bawił. Sam nie miał czasu, więc dał mi te laleczki. Dzień dobry. Dzień dobry, były już panie na komisji. Tak, tak, doktorze, powiedz nam. Co będzie? Jaki jest wynik? No może pan otworzy wreszcie tę kopertę? Ja nic nie wiem. Otwierać kopert nie mam prawa. To należy tylko do jego jedyności Gubala pierwszego. Żeby był przynajmniej ostatnim. Mylisz się, pani. Swoją małą, ciasną inteligencją nie jesteś w stanie pojąć rozmiaru myśli tego geniusza. Jego jedyność. To jest współczesny Ramzes II. On chce odmechanizować ludzkość, pozostawiając jej wszystkie zdobycze społecznego rozwoju. On to po części już zrobił. Tylko my nie jesteśmy w stanie tego pojąć. To jest wielki męczennik. I tylko zatrucie wydzielinami jakiegoś niezbadanego dotąd gruszołu usprawiedliwia wobec biologii tę nadludzką energię. Pan żyje sobie tu i ma pan na miejscu całe to psychiatryczne laboratorium z najciekawszym na całym świecie okazem wariata. Ale jak żyjemy my? O tym nie ma pojęcia nawet sam pański pacjent, żeby go można było chociaż zabić. Masa wie, że on może ich zaprowadzić tam, gdzie nikt inny zaprowadzić by ich nie mógł. A to, żeby go zabić, to trzeba być jakimś nadwariatem. Zresztą w innych państwach zaczął się ten sam przewrót. Tak, a skończy się to w ogóle taką generalną klapą, jakiej świat nie widział. Dobra! Ja nie zmuszam matek, lubię dobrowolność. Wierzcie mi, panie, gwałt nie leży w mojej naturze. Jestem do niego zmuszony. A jeśli ktoś mnie zmuszać, musi sam ponieść konsekwencje. Dokumenty są... Tak. Wasza jedyność, co jest w listach? Zlituj się, panie. Panie Rypman, czy rozstrzelano wszystkie baby tak, jak kazałem? Tak jest. Zbuntowali się wszyscy oficerowie 145. Pułku Piechoty, ale wszyscy aresztowani. Bo! Powiesić wszystkich. A jednego, tego małego porucznika, zostawić na zarybek dla mnie. Przyprowadzić go w nocy o 10:00 do sali tortury. Wasza jedyność. Chodź chwileczkę. Co jest w tych papierach? Ja nie zmuszam matek. Ale jeśli która słówko dobrowolnie piśnie, koniec. Klamka zapadła. A to nieładnie, moja pani. Wstydź się być taka natrętna. Panie Rypman, nie dopuszczać nikogo do mnie do godziny 14:00. Mam rozmowę z ambasadorem Albanii. Jakiś ktoś zaczął tam mnie udawać. I mają z nim kłopot. Mnie udawać! Słyszane rzeczy? I mnie pytają o radę. Ja im pokażę ich Albanię. Poślemy tam księcia Walpurgi na ambasadora. On im da Bogu. Zdrajców naznaczać na ambasadorów. Cudowna rzecz, nie euklidesowe państwo. Za jedyność, puls. Dziadziu. Zatańcz ze mną. Prawda, puls. Dziadziu. Patrz mi się w lewe oko.
Widzę twoją duszę. Małą, zmęczoną duszyczkę. Jest niebieska i chodzi między mchami. I gładzi małe żuczki, które się kochają. Zabierasz mi moją samotność, świntusia. Z tobą nie jestem sam. Widzę gdzieś bardzo daleko, zupełnie inny świat. Jakąś łąkę pośród lasu. I ciebie widzę jako panienkę z dużym psem i z jakimś młodym człowiekiem. O Boże, to ja sam jestem. Idź dalej. I patrz. Nie odwracaj oczu od tego, co widzisz. Boże, jakże dawno nie widziałem już łąki drzew. Widzę motyle. Gonią się. Świntusia, prowadź mnie, gdzie chcesz. Zrobię wszystko, co zechcesz. Poproś go, żeby nam pokazał, co jest w tych kopertach. Wszystko mi ciocia popsuła. Odpocząłem. Wieki całe odpoczywałem. Muszę teraz pracować. Czuję w sobie siłę 60 pyków elektrycznych. Chcę mi się wszystko zgiąć, zmiętosić na miazgę. Panie, pan, do roboty! Panie, ulituj się. Przeczytaj przedtem te papiery. Policzę się w swoim czasie, turkawki. Dawać mi tu tego Albańczyka! Dawać mi tu tego Albańczyka! Tam śmiał dawać mnie! Nie! Nie boję się twego ryku, dwojga imion Macieju, Jubalu, Wahazarze. A, to pan. Panie profesorze... Nie jestem już profesorem. Jestem kapłanem nowej religii. Dziś wypłynęliśmy na świat. Mam przeszło 20 000 wyznawców za sobą. Zrodziłem w ciszy podziemnej świat nowy, a straszny dla kłamców. Ja nie kłamię. Ja jestem jedyną prawdą dzisiejszego życia. To oni zmuszają mnie, żebym był wściekły jak dzikie zwierzę. A kto mnie zmusza, musi sam ponieść konsekwencje. Ja nie kłamię. Ale bez żadnej wiary nie stworzysz nic, pędraku. Jesteś tak samo w ciemnościach jak każdy stwór. Od najnędzniejszego robaka aż do mnie, który wie tyle, ile skończone i ograniczone stworzenie wiedzieć może. A więc wiesz, nie wierzysz. Najwyższa wiedza styka się z najwyższą wiarą, bo odkrywa niedosiężną głębię tajemnic. Patrz na mnie. Mam artretyczne zapalenie wszystkich stawów i cierpię jak żaden z twoich gości w sali tortur. Ankyloza skamienia mnie w jedną bryłę nieludzkiej męki. Wiem. Piliśmy za dawnych czasów. Wcale nieźle. I teraz piję i nie dbam o ból, który rośnie i granic mieć nie może.
Zostawcie mnie, surogaty. Jestem kupą obolałych gnatów. A przecież stworzyłem coś, bez czego twoja praca jest miotaniem się szaleńca. Wgryzaniem się w siebie i w drugich, w sam pępek istoty osobowości. Musisz być ze mną, bo bez wiary opartej na mądrości ostatecznej będziesz tylko karykaturą. Jak Aleksander Wielki, jak Piotr Wielki i tylu innych wielkich. Bahazar Wielki, a w gruncie rzeczy biedny wariatek, rybka zabłąkana w sieci metafizycznych sprzeczności. Strach dla nieposłusznych dzieci. Mówiłam ci prawie to samo, dziadziu. Nie chciałeś mi wierzyć. Czekaj, świntusia. Znam te bzdury. Filozof na tronie. Nie filozofia, ale prawdziwa wiedza, która wzbudza wiarę. Życie jest jedno, a szczytem życia jest to, czego ja chcę. Przez wiedzę do wiary. Ukusz się przede mną, nędzna karykaturo Cezarów i innych megalomanów. Co? Ukusz się. Od co? Jak to? A tak to. Oddaj mi należną cześć. Padnij na kolana. Nie widzę w tym nic szczególnego. Czyś zgłupiał zupełnie? To baran, nie człowiek. Ukusz się. Dobrze ci to zrobi na mózg. Jestem człowiek zgodny. I ostatecznie mogę się ukorzyć. O, przepraszam, przepraszam, ja nie chciałbym przeszkadzać. Jestem główny fafułat pneumatyków bosych. Dowiedziałem się, że mój brat dokonał swego. Przyszliśmy się ukorzyć. Przepraszam. Przepraszam, czy mogę? Ależ proszę cię, ojcze, to była tylko mała repetycja dramatu pod tytułem Henryk IV i Grzegorz VII. Tak, wszyscy jesteśmy przeniewiercy i sekciarze. Religia upadła, trudno. Ja jednak przyszedłem ukorzyć się przed moim ukochanym braciszkiem. I wy też się ukorzcie, bracia. Religia upadła przez sekty. Dobrze, bracie, żeś się ukorzył. Masz przed kim? Tylko mylisz się. Tworzenie się sekt jest dowodem żywotności danego kościoła, a nie jego upadku. O, jakże jestem szczęśliwy, braciszku. Dziś jeszcze ufunduję nowy zakon. Ja też zrobię nowy kościół. Dawno już nim się coś takiego, tylko nie wiedziałam, jak to zrobić. Błogosławię cię, dziecinko. Masz wielkie rzeczy przed sobą do spełnienia. Ja ci dam, ponury zgniłku! Ja ci pokażę, co to jest ból w kościach! Co? Teraz wiesz, czym jest absolutna wiedza? Teraz wiesz, jak to z wiedzy stworzyć wiarę? Nie.
panie Rytman. Zbłaźniłem się. To jest moja pierwsza prawdziwa pomyłka w życiu. O, jakże jestem nieszczęśliwy. Trzeba mi trochę ciepła, jakiejś małej serdeczności, jakiegoś okruchu uczucia. Jubalu, ja zawsze, ja jestem z tobą. Nie o to mi chodzi. Potrzebuję jakiejś matki, psia krew, jakiejś siostry do ciężkiej cholery. Ale ja tym być chciałam. To jest twoja najfatalniejsza pomyłka, że wyobraziłeś sobie, że ja się w tobie kocham. Nic, a nic. Wierz mi. Mamo. Mamo, daj mu spokój. Ja jestem z bloku męskiego, ale tego nie zniosę. Te. Znam się na tym. Zobaczymy, co powiedzą indeksy z Komisji Nadnaturalnego Doboru. Wasza jedyność, Macieju, błagam cię. Spal te papiery i nie rób z nas nic. Daj nam spokojnie żyć. Teraz zajmę się waszą sprawą. Donna Scabrosa Macabrescu. 30% kobiety. 65% kobietona. 5% nieistotnych odpadków psychicznych. Donna Lubrica Terramon. 43% kobiety, 55% kobietona, 2% nieistotnych. Doskonale, panie Rypan, zajmiesz się pan tymi damami. Indeks kobietowatości wypadł jak się należy. Że też tak mało jest dziś mechanicznych matek. No, ale za 2 lata demonicznych kobiet nie będzie wcale. Demonicznych kobiet nie będzie, ale będą takie hermafrodytyczne monstra, jak ta kanalia. A to ty, mój jedyny przyjaciel, ratuj mnie. Miałem chwilę okropnej słabości. Potrzebuję kogoś, który by mnie pogładził po głowie. I odszedł na parę lat, co najmniej. Co? Ty śmiałeś mieć tego rodzaju myśli? Ja cię zabiję. Ten jeden ma odwagę wobec tego potwora. Wahazar kocha tego drania. Panie Rypman, weź pan te baby. Mam zwyczaj słuchać rozkazów tylko jego jedności. Wahazarze, ostatni raz cię zaklinam w imię naszej przyjaźni. Wiesz, że jestem jedyny, który może cię zabić, a stanie się to tylko wtedy, kiedy zdradzisz sam siebie. Ty myślisz, że to ty? Ty jesteś takim samym zdechlakiem jak wszyscy. Przyplątują się do mnie zwykłe kanalie i bezczeszczą mi moje czyny. Myśli nikt mi nie plugawi, bo ich nie formułuje. Tworzę rzeczywistość, a nie nędzne majaki. Jesteś widmem, Morbidetto, tak jak ci wszyscy. Chciałbym kłuć jakiś piekielny zamek z porfiru. Echo materiał mam grząską miazgę z flaku. Co za ohyda! Przecież ty sam pożądasz własnej swojej słabości. To jest twój ostatni narkotyk. Zabrakło ci w sobie materiału do znęcania się nad sobą. I z nadmiaru siły stworzyłeś sztucznie swoją własną słabość. Dziadziu, wierz tylko mnie. Ja cię wyprowadzę z tego labiryntu. Teraz nie możesz tego zrozumieć. Wyzywam na siłę czystego pyska nawet dzieci. Ja?
nie kłamie. Dlatego nawet z dziećmi mogę mówić. Jestem skończona, programowa, świadoma siebie, hiperkanalia. Dlatego stoję przed wami, że wiem, co jest istotą istnienia. Metafizyczne świństwo. Dosyć! Jestem sam. Niech będzie noc. Nigdy mnie nie zabijesz, Morbidetto. Jesteś takim samym kłamliwym wypędkiem jak wszyscy. Magiem tajemnic, staplany po uszy, dojdę do mych kresów, ostatnich przepaści. Jestem jak czarna gwiazda na tle rozżarzonej do białości nocy! Panie, pan ambasadora Albanii do żółtej sali przygotować pokój dla tortur specjalnych. Chodź, Morbidetto. Ocaliłeś mnie przed jedynym, ostatnim aktem słabości wobec samego siebie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Panie, pan aresztować wszystkich, wszystkich! I wszystkich do więzienia, rozumie pan? Idę pracować, 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 pracować! Czy pan rozumie? Rozkaz, wasza jedyność. Idę. I odtąd nie zazna moja dusza rozkoszy słabości. Mam swoje przeznaczenie i to przeznaczenie spełnię. Wsia krew, żeby mi tu wszyscy zginąć mieli w najstraszniejszych torturach! Panie Rypman, nie wieszać oficerów 145 pułku. Wszystkich na tortury o 11 w nocy. Ja to jeszcze naprawię. Mam czas. Jestem jeszcze mała. Ty jedna. Wiesz prawdy, mimo że jej jeszcze nie poznałaś. Jesteś mała wariatka, biedna, mała, obłąkana duszyczka. Rozwiązanie tej sprawy jest tylko w kwestii gruczołów. Na razie prowadzę doświadczenia nad myszami. Ale niech mi tylko jego jedyność pozwoli na eksperymenty z ludźmi. A wtedy będę wiedział wszystko. Wszyscy aresztowani, rozkaz jego jedyności. Ja należę do bloku męskiego. My, to jest ja, Wojtek i Józio, jesteśmy w komitecie, my się nie damy! Z wyjątkiem mnie chyba. Wszyscy. Czy pan rozumie, panie Rypman? Chyba pan wie, że ja się nie mylę. Ależ to pomyłka! Ja się nie mylę nigdy, panie Rypman. Thank you.
Cóż, panie Kacie, może pan nas zabawi rozmową? Może pan wymyśli jakieś nieznane tortury? Z czasem to przyjdzie. Tylko myślę, że niedługo tu zostaniemy. Nie warto zaczynać. Nasz mistrz życia jest dość prędki w swoich działaniach. A mówią, że ty, przewielebny Kacie, wiesz wszystko. Znam go w chwilach gniewu i furii. Nie rozumiem tylko pewnych odruchów jego spokoju i łagodności. Jeśli mnie zdołał on uwięzić, mnie, to znaczy, że duch jego nie zna słabości. Czy wiecie, od tej chwili zacząłem wierzyć w jego bezwzględną, ponadczłowieczą siłę. A dotąd w co wierzyłeś? We mnie samego, w moje absolutne, metafizyczne świństwo. Teraz nie wierzę w nic. Jeśli ten łajdak zwątpi już we wszystko, to znaczy, że jesteśmy zgubieni, bez ratunku. O! Zapominacie państwo, że ja jestem uwięziony. Ja, Rypman. Słynny doktor Rypman. Teoria Gruczołów przepadła. No, chyba że zdarzy się cud, który potwierdzi moją koncepcję o schorzeniach psychicznych, a tam... Głupie gadanie. Śmierć nas czeka. Oby tylko bez tortur. Bądźmy zadowoleni, żyć bez tortur. Ja go znam. No, no. Doktorku. Nie wiadomo, który z nas był ważniejszą osobą w tej całej historii. Pamiętaj, że za donos, słuszny czy niesłuszny, jest śmierć. W torturach właśnie tak samo jak za zdradę. Ja przecież nikogo nie zdradziłem. Nie doniosłem ani półsłowem. Zawsze byłem tylko zwykłym uczonym. Niczym więcej. To tak jak ja. Ja też byłem skromnym katem. Torturowałem jak mi kazano. A to, że nasz władca lubił, ażebym to ja właśnie robił, nie moja rzecz. Nie chcę wglądać w sprawy zbyt osobiste. A, co za potworność! Więc on? A może ja wcale nie jestem uwięziony? Może nasz władca wsadził mnie tutaj, ażebym bliżej poznał wasze myśli? I cóż wy na to? Jak Boga kocham morbidę, to wy chyba żartujecie, co? Lepiej powiedzcie, nie macie już sobie papierosa? Już czwarty dzień, nie palno, wściec się można. Masz, doktorku. Ja nie palę, ale na wszelki przypadek mam zawsze przy sobie. Słuchajcie, moi bidento, wy byliście o 4 dni dłużej na wolności niż ja. Co tam było? Nic. Albania! Przez 16 godzin torturowaliśmy oficerów 145 pułku. Po czym wsadzili mnie w auto i jestem tutaj. O. Módlcie się. Każdy do tego bóstwa, o którym zapomniał. W szczęściu i używaniu. Ja nie mam takiego bóstwa. Zawsze wierzyłem w jedno, w sprowadzenie życia do procesów chemicznych. To jest do tego, co nazywam rozpadem atomów psychicznych. Czuję ohydną pustkę, ohydną, mówię wam. Rozumiem cię, mój synu. Widziałeś więzienny klozet. Zupa z żywym wermiszelem. No to samo wrażenie mam, patrząc na was, moi panowie. I to są szczyty ludzkości.
Pożal się, Boże. Wstyd mi, ale się boję. A, no przynajmniej jestem szczery. Przestańcie mówić. Niech się stanie cisza. I na cóż ta cisza? Aby usłyszeć, jak z naszych dusz uchodzą smrodliwe, najsmrodliwsze na świecie psychiczne gazy. Słuchajcie tej dzieweczki. Przez nią przemawia ten sam duch, który we mnie zmienia się w pojęcia. Bzdury. Nic się nie stanie. Niech się stanie. Cisza. Ja wiem coś świętego. Powiem wam wszystkim. I wszyscy będziecie tacy sami, jak ja. Spotkamy się jeszcze raz. W nieskończoności. Mów, mów. Mów dalej. Dzieweczko. Teoria mnogości w karykaturze dziecięcego ducha. Wszystko przetwarzamy w nieskończoność. Tu na ziemi. To jest właśnie ta chwila. Nie inna. A jednak moja. Moja. O! O! Nędznicy! Zwycięża pseudodemokracja i niwelacja i autokracja wcielona w nieistnienie zaświatowych potęg. Zwycięża wszystko nad wszystkim. Zwycięża nic nad wszystkim. Zwycięża wszystko nad niczym przez wielkie M. Słuchajcie, metafizyczne kurtyzany, słuchajcie, mędrcy. I ty, dzieciątko bogoziemne, przyziemne, ty baranku, ty baranico na zmarznięte mózgi, ty owco, ty... Świntusia. Jak co? Wasza jedyność? Wszystko przepadło, więc nasz ustrój jest na nic. Na nic, na nic, na nic. Wszystko to była komedia. Jestem strącony, uwięziony. Jutro czeka mnie śmierć w torturach mnie i moich wyznawców. Jesteście moi wyznawcy? Zginiecie razem ze mną. Tak, tak. Zwyciężył mnie on. O, 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 o. Kto? 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 Zwyciężył mnie on. Ten przeklęty, którego się zawsze bałem i wierzyłem, że uwolnią mnie od niego oni. I ci mnie zawiedli. Jestem sam w upadku. Jak byłem sam w potędze, jestem jeden i to mi wystarczy. Zwyciężył mnie na wieki. Już chciałem być z nim w zgodzie. Z ojcem Ungłętym. Już chciałem przyjąć jego wiarę opartą na absolutnej wiedzy. I wszystko na nic. Zwyciężył mnie on. Bo tłum czuje, kto jest z nim naprawdę. Ja umrę. Zabijcie mnie, niech się to wszystko już raz skończy. Oto jest rozwiązanie. Zdradzić go czy nie? Może za tę zdradę czeka nas życie? Nowe życie od początku. Życie bez Bahazara. Ba, ale kto weźmie po nim ten piekielny ciężar? Nikt. On jeden miał tę siłę. Ten, który przyjdzie po nim, musi być mniejszy duchem od niego. Zawsze mówiłem, że ten cały Bahazar to blaga. Gdybym mógł znaleźć te gruczoły, z każdego człowieka zrobiłbym Bahazara. Znam z człowieka, z hieny, szakala, nawet pluskwy. Jeżeli on, ten, który przyjdzie po nim, pozwoli mi, zobaczycie rzeczy straszliwe, panowanie gruczołów nad gatunki.
Rozpad atomów psychicznych już się zaczął. Nie ma Bachazara. Zmora prysła. Mógłbym umrzeć dla kogokolwiek bądź. Tylko nie dla niego. Faktem jest, że cały Bachazar jest tylko głupią sugestią. Pluje na Bachazara. Słyszycie? Wszyscy. Był zawsze marionetką w moich rękach. Pluje na siebie. I od tej chwili zaczynam nowe życie. Będę kanalią naprawdę. Kłamiesz! Kłamiesz! Jesteś niczym! To on wywlógł cię z nicości! Zabijasz siebie tymi słowami! Ona mówi prawdę. Nie wiadomo, co nas czeka. Chowam się w swoją mądrość, jak ślimak w skorupę i czekam. Czekam. Wszyscy kłamią. Jak dziwnie się wszystko przedstawia. Jestem najstarsza z was wszystkich i wierzę, że dziadzio zwycięży. Maramska proza? Proszę ukrócić tę małą. Mam tego dosyć. Zaczynam mieć nadzieję. Nie zniosę krakania niedorosłych broniąt. Nic nie chcę wiedzieć. Świntusia jest damą dworu, niech się bawi. Ja skończyłam życie. Mogę zostać kochanką tego, co nastąpił. Byle tylko nie leżeć na słomie. Och, sprężynowe materace. Och, bifsteki z jajami. Och, majonezy. Chcę mieć prymus i maleńki pokoik. Świntusia, wyrzekam się ciebie na wieki. Och, niech przyjdzie on. Tak nie można. Zróbmy bunt. Rozświećmy nową gwiazdę, tu, w tej norze. Stwórzmy projekt nowego życia. Ojcze Mgłęty, z tobą stworzymy potworny dumwirat przyszłości. Jestem gotów uwierzyć we wszystko. Na razie nie. Na razie pogardzam tobą. Nie, no ja nie wytrzymam z tą podłością. Ja kocham Giubala jak brata. Jestem z nim w nieszczęściu i to jest moja wyższość nad wami. Mówię wam, zróbmy jawny bunt więźniów. Wyjdźmy z okrzykiem, niech żyje on. Wszystko jedno, że go nie znamy. Może ich jest wielość. Może to tajny rząd, który starałem się kiedyś uformować, przyszedł do władzy. Kto za mną? Ja. Ja należę do bloku męskiego. Mnie wszystko jedno. Halo, stróż! Otworzyć tam! A co tam? Chcemy wyjść w imię tego, który nastąpił. Jeśli jest ich wielość, uczcimy ich także. Wszystko jedno. No, panie Kwibuzda, powiedz pan nareszcie, co się stało? Ano nic. Wszystko w porządku. Ludzie! Zawróćcie, póki czas! Panie Mikołaju, to nieładnie trzymać nas tak w lochu. Puść nas. Bardzo cię prosimy. My wszyscy nienawidzimy Bachazara, naprawdę. Ja nie żartuję. Co tam będziemy prosić? Walmy sami, kiedy ten idiota nas nie puszcza! Teraz wiem wszystko. I wy mogliście myśleć, że mnie ktoś mógł uwięzić. Wy nędzne dychębki w szable plemię duchowych niedojadków. Ja i więzienie. O, teraz wiem wszystko. Wasza jedyność. Łaski. My nic nie chcieliśmy. To psychoza! Więzienna! Mania prześladowcza! Stan niepalenia. Łaski.
Pełzajcie, kudłowate paprochy! Pełzajcie, wszawe gangliony! To bliżej! Lizać słomę, choleryczne padła! Tytłać się do wojny! Papuzie ślepe kiszki! Wasza jedyność! Rozkazy wykonane. Masz w nagrodę śmierć na posterunku, kapitanie. Durnie. Jołopie. Psychiczne koczkodany. Przebaczam wam wszystko. Jesteście wolni. Lubryka. Wstańże do ciężkiej cholery. Dzinia. No. Nie robię z was kobietonu. Możecie robić, co wam się żywnie podoba. Pan, panie Rypman, nadal prowadzi swoje laboratorium. Tylko ostrożnie z gruczołami. Pańska teoria jest genialna. Ale w praktyce, ho, 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 panie Rypman, trochę ostrożniej. Ty, moje dziecko, nadal zostajesz damą dworu. W połowie nawróciłem się na twoją wiarę, ojcze Ungwenty. Sam nie dam rady, przypuszczam cię do spółki. Wahazar Ungwenty et Company. Ja... Bądź czym chcesz, moja droga, tylko odczep się ode mnie. A wy, ojcze Pungwenty, jesteście zerem w całej tej aferze. I bądźcie sobie dalej zerem z tymi waszymi pneumatykami. Dziękuję waszej jedyności za to uwięzienie. Wymyśliłem w skupieniu nową sektę. Polega to na tym. Potem się rozmówimy. No, ojcze Pungwenty. A teraz zapraszam na konferencję definitywną. Zgadzacie się czy nie? Panie profesorze, dawny uczeń prosi. I to nie byle jaki uczeń. Sam Jubal Wahazar. Czy nie za wiele zaszczytu? No, ojcu Ungwenty, zgoda? Mój Boże, owszem. Zawsze marzyłem o współpracy z tobą, mój Macieju. Tylko dziwną trochę formę przybrało to wszystko. Ale w zasadzie zgadzam się. Trudno, nic lepszego od ciebie na razie nie znajdę. Śmierć bliska, a droga daleka. Bon. A teraz zapraszam wszystkich na ucztę. Świntusia, podaj mi rękę. Ja wiedziałam, że się nawrócisz. Powiem ci w tajemnicy, że ja wiedziałem to także. Tylko na co ja się właściwie nawróciłem? Zupełnie zapomniałem, kim byłem, a dobrze nie wiem, kim jestem. Później się dowiesz, ja ci sama wszystko opowiem. Chodźmy teraz. No, perpendykuły, brać fafłata i nieść go do zamku. Gwardia! Baczność! Równy krok! Marsz! Wasza jedyność. Czy ja... Czy będzie mi wolno? Im bardziej niebezpieczną bestią jesteś, mój Morbidetto, tym więcej mi się podobasz. Tylko tortur zaniechamy zupełnie. Teraz będziesz torturować tylko mnie. Zgoda? Ja nie wytrzymam. Ja pęknę. Ależ to wściekła komedia jest to wszystko. No.
bez przesady. Chodź. Nędzarze, żebracy ducha, przeklęte krokmory, którzyście wyprowadzili wiarę na cmentarz rozdrobnionych uniesień. Jedna jest tylko prawda, jedna jest tylko wiara z prawdy tej płynąca. Witam was w imieniu tego, co się stanie. Jestem sam, ale wiedzę mam straszliwą! To zbyt banalne! Cisza! Jestem zdrów. Dzięki lekom znakomitego Rybmana, który przeszedł zresztą na naszą wiarę. Fakty przemawiają za tym, że osobowość nie może być nieskończona. Dlatego wszelkie gatunki wysoko stojące w hierarchii istnień poszczególnych muszą zbijać się w kupy. Wybaczcie, mówię zbyt popularnie. Wahazar chciał z tym walczyć, ale przez straszliwą gnębę rozumu twierdził, że kultura musi się cofnąć. Ja, zdobywszy wiedzę ostateczną, doszedłem do przyjęcia pojęcia tajemnicy, której jądro stanowi, ogólnie mówiąc, ograniczoność w nieskończoności. Tajemnica budzi wiarę opartą na absolutnej wiedzy. Niech żyje wiara jedyna. Widzę, że mnie nie rozumiecie. Nie widzę entuzjazmu na waszych maskach wystraszonego bydłostanu. Co to znaczy? To nudne. To nie jest wiara. To jest zwykłe piłowanie ganglionów dawno zdechłymi pojęciami. Twórzcie sekty! Nikt wam nie broni. Wahazar to pojął i jest ze mną. A do jakiej sekty należy Wahazar? Do sekty jedności czy do wielości organizacji? Wahazar jest ze mną. Stoimy ponad sektami. Otwieramy wolne kolegia najwyższej wiedzy. Wszystko będzie wyjaśnione. I nie ma idioty, który by tego nie zrozumiał. Stworzymy życie przepojone w swej codzienności tajemnicą najwyższą. Szewc, robiąc buty, będzie przeżywał to samo, co do tej pory było udziałem tylko duchów najwyższych. No dosyć tego tu, nie kolegium. Myśmy przyszli na uroczystość. My chcemy nowego życia, a nie nudnych wykładów. Rozumiem waszą błyskotliwość nieistotnych pożądań i obiecuję, że stanie się im zadość. Pan Rybman
transformuję osobowość i powiem wam poufnie, że przeszczepiwszy mi pewne gruczoły z mego wspólnika, powoli zmienia mnie w Bachazara. Rozpad atomów psychicznych wchłaniam jako genialną koncepcję w mój system! Panie, panowie, dotąd przetwarzaliśmy gwałtem. Teraz stworzymy takie warunki, w których gatunki nieodpowiednie wymrą same. Nie każde gruczoły przyjmują się na każdym. To jest straszliwa prawda mojej metabiochemii. Zindywidualizowanie gruczolizacji. Czekają nas wspaniałe rzeczy. Ja jestem szczęśliwy i wy także. Jutro nie ma między nami różnicy. Spłynie na nas piekielne objawienie transformacji według moich wzorów, czyli słynnych tablic Ripmana. Ludzie, czy wy rozumiecie? Każdy może być tym, tamtym, kobiety, mężczyźni. Jedna kasza transformacyjnych możliwości, dopasowań, przystosowań. To nie są bzdury. To jest cudowna prawda. Niech żyje Ripman. Nowe życie. Precz z mistycznym bajdurzejem! Biologiczna prawda! Gruczoły! Ura! Ura! Jemu to zawdzięczacie. On rozświetlił wielką ideą. Moje eksperymentalne zdolności. Bez niego byłbym niczym. Padajcie na brzuchy! Niech żyje Ungwendy! Niech żyje transformacja! Niech żyje rozpad psychicznych atomów! Ich jedności, Jubal Bachazar i duchowa córka jego, Świntusia Makabresku. Trudno. Trzeba przebrnąć przez wszystkie upokorzenia. Walmy dalej. Dziadziu, bądź spokojny. Ja jestem przy tobie. Dziękuję ci, moje dziecko. Tylko nudno mi strasznie. Nic za nic nie bawi mnie cała ta historia. Każ im powstać, dziadziu. Wstań się. No. Wstańcie. Jestem. Oto cała prawda wyciśnięta z tego ohydnego faktu. Skończmy szybko tę komedię. Żyję po moim własnym końcu. Powiem wam tajemnicę. Ripman wyciął mi jakiś gruczoł we śnie i wszczepił go również we śnie o temu. Jestem manekinem. Spełnię wszystko do końca. Dziadziu, uspokój się. To nieprawda. Stać mnie na to, żeby kłamać. Zaczynaj pan, panie profesorze. Zaczynam. Słuchajcie mnie, wierni wyznawcy. Klęknij, Bachazarze,
i usymbolizuj twoją jedność z wieczystą prawdą. I ty też klęknij, świntusiu, nieświadome dziecko perwersyjnej żądzy. Wstrętna komedia. Im wstrętniejsza, tym większe mogą być jej skutki. Prawda musi owinąć się w płaszcz fałszu, aby być powabniejszą. Przecież prawdy was nudzą. Chcieliście obrządku, macie go. Oto ona, oto on. Dziwnie bije wielki dzwon i przewala swoje dźwięki pod ten tron, pod mój tron. Słyszę dźwięki, słyszę stęki, to lud orze twardą ziemię i rozprasza prawdy siebie na oddzielnych mózgów łup. Ty go skup. I ty, siostrzyczko, ty wyschnięta, blada tyczko, twą samotnie daj na łup. Oddaj władcy jedynemu, bardzo, bardzo wszechmocnemu. Wybaczcie państwo, jestem filozof ścisły, a nie poeta. Zaimprowizowałem wierszyk taki, na jakim nie było stać. A teraz słuchaj, Giubalu Wahazarze, jesteś typem najlichszego komedianta, jakiego znam! Typem zwyrodniałego władcy, przed którym ukorzyć by się mogli najbardziej niemoralni z Cezarów i perskich satrapów! Rozumiesz? Nie ma cię zupełnie! Faktem jest, że jest to najdziwniejsza chwila w moim życiu. Nie wiem, kim jestem. Czy rozumiesz, przewrotny starcze? Ty nie wiesz, co to znaczy nie wiedzieć, kim się jest. Zwyciężyłem go. Zwyciężyłem zupełnie. Nie ma cię. Powiedz, że cię nie ma. Uciesz biednego starca i męczennika twoją ostatnią spowiedzią. Nie ma. Żyję w nieokreśloności. Zdaje mi się, że jestem wszystkim. Nasycam się ostatnim istnieniem. Pręży się wszystko w nieskończoności. Zabijcie mnie, bo pęknę z zachwytu nad samym sobą. Co za szczęście, co za rozkosz, nie wiedzieć, kim się jest. Być wszystkim. Dziadziu, nie bądź taki piękny. Nie mów tak. Barbidetto, czas już. Czas najwyższy. Ja jego jedynego kochałam. Stało się. Jesteśmy wolni. Panie Rybman, wyciąć mu zaraz gruczoły. Ten o, no wie pan, Caryoxytatis Rybmani i przyszykować dla mnie iniekcję. Jestem już stary, ale siły mam za 10. No, panie Rybman, rusz się pan! Wygnać wszystkich na podwórze. Tam będzie ogłoszony nowy edykt. Teraz jestem
ungłęty Wahazar. Zawsze nim byłem. Kabagnety! Biedne, biedne dziecko. Morbidetto. Morbidetto. Teraz jesteś mój. Będziesz moim motorem. Moim wypoczynkiem. Moim nadwornym bezsensem życia. Odpocząć można tylko w zupełnym bezsensie. Panie Ryb, mam dosyć sentymentów. Nie zważaj pan na tę czułą scenę. Pracuj pan dalej w swojej specjalności. W gruczołach. Panie wybaczą, ale muszę spełnić swój obowiązek, dopóki tkanki są jeszcze żywe. Za kwadrans mogłoby być za późno. Och, panie Rybman, nie bądź pan okrutnym. Przecież to jest jej ojciec, dlatego tak rozpacza. Tak. Nie wiedziałam o tym. Myślałam, że to był czysty przypadek, że ja go tak kochałam. Ale jeśli jest moim ojcem, to wszystko mi jedno. Bierzcie go, Rybman! Dziwne są te perwersje stanów podświadomych. Tu żadne gruczoły nie pomogą. Wynieść ciało jego byłej jedyności do gabinetu biochemicznego. Ja jedna naprawdę mogłam go ocalić. Co za potworne świństwo. Straszna jest głębia perwersyjnej duszy tej kanalii. A czy ja się nigdy od niego nie uwolnię? To jest przekleństwo wielkich, że zawsze sobie muszą znaleźć jakąś ohydną wesz, która ich ssie. Idę. Nie mam czasu na sprawy życiowo-techniczne. A nie zapomnij pan o iniekcjach, doktorze. Zmęczyłem się. Muszę odpocząć. Daj mi rękę. A jestem słaby. No? Bracie i fafułacie, a co ci nakazuje intuicja? W tej jedynej chwili, czy wiesz, o czym myślę? Zabić tę małą. Za wiele wie. Tak. Masz niesłychaną intuicję życia. Będziesz tym, czym ja miałem być dla Wahazara. Teraz ja... jestem Wahazar drugi. A ty zastąpisz mnie w tym piekielnym, sześciowymiarowym kontinuum absolutnego nonsensu. Teraz widzę całą wyższość nowego systemu. Cudowne przezwyciężenie wszystkich skrupułów. Tego właśnie nam brakowało. Mnie i Wahazarowi. Wal, przyjemniaczku. Popisz się chociaż raz w życiu, mój syneczku. Dziękuję ci, przyjemniaczku. Biorę cię na wychowanie i ręczę, że zrobię z ciebie
kogoś. Wyrzekam się bloku męskiego. Jestem twój. Iniekcja dla waszej jedności gotowa. Wszystkie gruczoły Wahazara mam w ręku. Proszę się pośpieszyć, bo ostygnie. Czy aby nie za późno? Boję się tej ostatniej transformacji. Nigdy na nic nie jest za późno, kiedy się już nic przed sobą nie ma. Wal, stary grocie! My im kiedyś pokażemy prawdę. Tylko póki czas nie nadejdzie, ucz się jak wściekły. Zaciśnij zęby i ucz się. Czy mi przyrzekasz? Tak. Tak, przyrzekam ci. Ja będę silny. Jak dziadzia Wahazar. Jak sam ojciec Unguent, jak Morbidetto. Ja nie rozumiem jeszcze wszystkiego, ale wiem. Naprawdę wiem. Wierzysz mi, Świntusia? Wierzę. Zupełnie ci wierzę. Ale teraz chodź odpocząć. I pobawić się ze mną. Lalkami. Biedne. Biedne dzieci, gdyby wiedziały, co je czeka. Ale to nic, proszę łaskawej pani. Zmienią się, przystosują, dopasują się. Zrobi się im jeszcze jakieś nowe iniekcje. Już tam dla nich pan Rypman wymyśli jakąś nową sztukę. Ach, ach, ach. A jednak ostatni urok życia Prysu wraz ze śmiercią Wahazara.